Dobry wieczór Państwu. Działo to się dawno, dawno temu na dworze na pół legendarnego króla Bartoszka XII, który miał tak paskudny charakter, że w niektórych okolicach dotąd jeszcze takie oto pieśni o nim śpiewają. Król Bartoszek XII, ach, okrutny był to król. Lubił się nad ludźmi pastwić i zadawać lubił ból. Nie cofał się przed zbrodniami, by umocnić władzę swą. Bliskich krewnych też by zabił i do tego z zimną krwią. Ulegał instynktom niskim nocą i po całych dniach. Nic dziwnego, że się wszyscy bali się go, że strach. A on ciągle myślał, jak tu by wyrządzić ludziom zło. Lecz nie uprzedzajmy faktów, które takie oto są. Gdyby udało mi się zdobyć rękę córki króla Gwalberta, to przy pomocy tak potężnego teścia wykurzyłbym wreszcie moich bezdzietnych wujów z ich posiadłości i zgarnąłbym wszystko do kupy. Tak jest, najjaśniejszy panie, tylko że... Stałbym się wtedy najpotężniejszym, najbogatszym władcą na całej kuli ziemskiej. A może nawet... Tak jest, miłościwy król, tylko że... Że co, mów do czata? Właśnie mam tu odpowiedź od króla Gwalberta na oświadczyny waszej królewskiej mości. Dawaj. A niech to piekło pochłonie. Król Gwalbert odmawia mi ręki swojej córki. Uważa pewnie, że nie jestem dostatecznie dobrą dla niej partią. Co tam? Sam sobie poradzę z moimi wujami. A potem król Gwalbert na kolanach się tu przyczołga, ciągnąc za sobą swoją jedynaczkę. Tylko jak pozbyć się tych wojów i to wszystkich za jednym zamachem. Tak, no, w tym właśnie sęk. A może by tak... Już wiem, co zrobię. Kochany wujaszku, aby zakończyć wreszcie spory i nieporozumienia między nami oraz zespolić całą naszą rodzinę, mam zaszczyt i przyjemność zaprosić cię, drogi wuju, na ucztę pojednania, którą wydaję na moim zamku w dniu i tak dalej, i tak dalej. Ja dostałem od Bartoszka takie samo pismo. I ja. Ciekawe, co nam szykuje nasz kochany siostrzeniec. Pewnie wtrąci nas do lochu, gdzie wykończy nas po trochu. Ale trzeba iść. Włos mi staje na głowie sztorcem, chętnie skryłbym się pod korcem. Ale trzeba iść. Ciarki mi po skórze biegną, kolana pode mną sięgną. Ale trzeba iść. Nikt z nas pójść tam nie ma chęci, lecz się z tego nie wykręci. Trudno trzeba iść. Któż z nas nie rozumie poczciwych wujaszków? Ileż to razy okropnie nam się nie chce iść na jakieś przyjęcie, mimo że nic nam tam nie grozi. A cóż dopiero, jeżeli takie pójście pociąga za sobą, no zaraz zobaczymy co. No i jak, kucharzu? Masz już chyba gotowy jadłospis uczty na cześć moich ukochanych wujów. Oczywiście, najjaśniejszy panie. To czytaj, co tam jest. Śledź po japońsku, sandacz po grecku, grzyby po szwedzku, pieprz po turecku, specjał francuski, po rusku kluski, przysmak anglika, pudding z indyka. Jeszcze nie koniec. Proszę w szodonie, parówki friko, jagnię na dziko, piwa grzanego po cztery kufle, wina, likiery i strufli, sufle. Koniecznie muszą być bitki w Maderze. Ulubiony przysmak moich wujów, ale to już ja sam przyrządzę. No i co by stąd iść? Trzeba przyznać, że król Bartoszek XII, chociaż miał paskudny charakter, to jednak gospodarzem potrafił być.
czarującym. Nic więc dziwnego, że przestraszeni z początku wujowie potem rozkrochmalili się, no, co było również zasługą wspaniałego menu i starego wina. Znakomite! Pyszności! Palce lizacie. Naprawdę, nie spodziewałem się tak wspaniałego przyjęcia. Cieszę się, drodzy wujaszkowie, że wam tak smakuje. A teraz wasza ulubiona potrawa. Bitki w sosie maderowym. Bitki w sosie maderowym. No, jedzcie, wujaszkowie, jedzcie, bo wystygnie. Ja nie, dziękuję. Ja również nie mam ochoty. Ani ja. Ani ja. Czyżby coś zwąchali? Dlaczego nie jecie waszych ulubionych bitek w maderze? Głowo przypalone. No właśnie, bo działo się to, proszę państwa, w czasach, kiedy nie istniały jeszcze lokale kategorii luks, w których potrafią i przypalić, i zatruć. Dobranoc państwu.